Cześć, witam na kanale Borderland, ja jestem Bob i dzisiaj spróbuję Was nauczyć, jak zbudować swoje własne imperium. A w tym celu posłużę się grą. Grą autorstwa Nigella Buckle i Davida Turci o takim właśnie tytule. Imperium, w Polsce wydane przez Lucrum Games. Autorzy tej gry, a dokładnie pan David Turci, może być Wam znany z takich tytułów jak Anachrony, jak Tekkenu Obelisk Słońca czy Taiwanin Tsuyu. Tym razem wspólnie popełnili Imperium. Imperium to gra cywilizacyjna, to gra karciana z mechaniką deck buildingu, w której naszym celem jest prowadzenie i rozwijanie jednej wybranej cywilizacji. Ja dzisiaj zaprezentuję grę Imperium Antyk. Istnieje jeszcze wersja tej gry o nazwie Imperium Legendy. To tak naprawdę jedna gra w dwóch odsłonach, to nie są dwie różne gry. W obu tych wersjach mechanika, zasady są identyczne. Pudełka różnią się tak naprawdę tylko i wyłącznie dostępnymi cywilizacjami, którymi możemy kierować. W Imperium wybieramy jedną nację, którą będziemy prowadzić. Zaczynamy jako bardzo słabo rozwinięci barbarzyńcy i celem gry jest doprowadzenie naszej nacji, naszej cywilizacji ku tytułowemu Imperium. W tym nagraniu chciałbym Wam przedstawić główne zasady, główne mechaniki występujące w grze Imperium, po to byście mogli tak naprawdę załapać, o co w tej grze chodzi i zacząć grać. Robię to po to, ponieważ mam świadomość, że można się odbić od instrukcji. To znaczy ona nie jest wcale źle napisana, natomiast występuje w niej bardzo dużo różnych symboli, bardzo dużo różnorodnych pojęć, które w grze znaczą często co innego niż w takim języku powszechnym, niż by się intuicyjnie wydawało. Ja sam czytałem instrukcję 3 razy, oglądałem wideoinstrukcję na zagranicznym YouTubie i dopiero po tym, gdy zacząłem grać, tak naprawdę wszystko wskoczyło na swoje miejsce. Nie chciałbym, żebyście, mając Imperium w ręce, zniechęcili się do tej gry po przeczytaniu instrukcji, stwierdzili, że to jest w ogóle jakaś czarna magia, więc spróbuję przełożyć to wszystko z polskiego na nasze i wytłumaczyć Wam, jak grać w Imperium. Mam świadomość, że prawdopodobnie nie uda mi się wytłumaczyć wszystkiego dokładnie. Zresztą nie to jest celem tego nagrania, bo zajęłoby mi to pewnie godzinę. Chciałbym, żebyście poznali po prostu ten główny mechanizm, a takie poboczne pojęcia, symbole, takie szczególiki, to już znajdziecie w instrukcji, to już sobie i tak doczytacie, bo tak czy inaczej zachęcam, żeby nie poprzestać na tym nagraniu, a niech ten film będzie po prostu wsparciem w zapoznawaniu się z mechaniką gry Imperium. Nie przedłużając, zapraszam już nad stół. Na początek setup, bo nie wystarczy po prostu potasować talii kart i położyć stosu przed sobą, tak jak to w wielu deckbuilderach bywa. Tutaj gra wymaga od nas trochę więcej zaangażowania. Na początek każdy gracz wybiera cywilizację, którą będzie prowadził i rozwijał i dobiera wszystkie karty w jej kolorze. Mówię w kolorze, ponieważ poszczególne cywilizacje, talie tych cywilizacji można odróżnić po kolorze narożników. Każda karta danej cywilizacji oznaczona jest odpowiednim kolorem w lewym dolnym narożniku karty. I na początek przed sobą w swoim obszarze gry kładziemy kartę z nazwą nacji, czyli tak zwaną kartę potęgi, stroną B lub stroną A. Mamy wybór, natomiast instrukcja sugeruje, by pierwszą rozgrywkę rozpocząć z kartą potęgi skierowaną stroną B ku górze. Nad kartą potęgi umieszczamy kartę przełomu, oznaczoną tutaj w lewym dolnym narożniku taką dużą kropką, słońcem, kołem, whatever. Nazwa, że to jest karta przełomu, nie jest bez znaczenia, ponieważ to bardzo ważna karta, której zdobycie będzie stanowiło właśnie taki punkt przełomowy w rozwijaniu naszej cywilizacji i w drodze po zwycięstwo. Dla przykładu, w cywilizacji Rzymian takim momentem przełomowym w ich historii był Juliusz Cezar. Kartę przełomu umieszczamy nad kartą potęgi. I tak jak wspomniałem, zdobycie karty potęgi, zagranie karty potęgi zawsze da jakieś fajne korzyści, natomiast aby zdobyć tę kartę, będziemy się najpierw musieć do niej dokopać. Dokopać przez stos kart nacji. I te karty nacji oznaczone są właśnie w narożniku takim symbolem księżyca. Te karty dokładnie tasujemy i umieszczamy w ten oto sposób
na karcie przełomu. Po co one są? Tak w uproszczeniu, te karty będziemy dostawać za darmo w momencie, gdy nasza talia dobierania się wyczerpie. A skoro już mowa o talii dobierania, startujemy z podstawową talią, na której kartach nie ma w tych narożnikach żadnych symboli, po prostu sam kolorowy narożnik. I te talie również dokładnie tasujemy i kładziemy ją zakrytą obok karty potęgi. Z tego stosu będziemy dobierać karty na rękę. Z drugiej strony kładziemy kartę systemu. Karta ta jest dwustronna, ale tak jak wspomniałem, zaczynamy jako nieokrzesani barbarzyńcy, więc umieszczamy ją na razie czerwoną barbarzyńską stroną ku górze. Ma ona nam też przypominać o bardzo ważnej zasadzie. W trakcie gry będziemy zagrywać karty z ręki. I niektóre z tych kart oznaczone są właśnie czerwonym symbolem barbarzyńców, a niektóre niebieskim symbolem imperium. Są też takie karty, które nie mają żadnego z tych symboli, dlatego takie karty możemy zagrywać zawsze. Natomiast karty z symbolem barbarzyńców możemy zagrać wyłącznie wtedy, gdy posiadamy kartę systemu odwróconą czerwoną stroną ku górze. Natomiast gdy już staniemy się imperium i odwrócimy kartę systemu na drugą stronę, wówczas będziemy mogli zagrywać już karty z symbolem imperium, ale nie będziemy już mogli zagrywać kart z symbolem barbarzyńców. Ok, idziemy dalej. Karty oznaczone gwiazdką, czyli talia rozwoju. Tej talii nie musimy tasować, ponieważ kładziemy ją odkrytą obok swojej karty przełomu. Odkrytą dlatego, że tych kart nie będziemy dobierać w ciemno, a będziemy je właśnie świadomie kupować. Będziemy mogli, gdy już dojdziemy do tego etapu, będziemy mogli sobie te karty przejrzeć i wybrać tę, którą właśnie w danym momencie będziemy chcieli pozyskać. Jako że widzicie, karty te są oznaczone symbolem imperium, będą dostępne dla nas dopiero, gdy staniemy się imperium. Tak więc na początku gry na razie nie są dla nas dostępne, więc nie musimy się na razie na tym etapie tym stosem w ogóle interesować. Wrócimy do niego jeszcze później. W taliach niektórych cywilizacji znajdują się ponadto karty z takimi strzałkami w narożnikach. Niektórych. Chodzi tutaj konkretnie o talie wikingów i talie celtów. Te karty oznaczone strzałkami dokładamy do talii kart buntu, bo to zawsze będą karty buntu, przy czym one i tak będą używane wyłącznie w rozgrywkach 3 lub 4 osobowych, co nam sugeruje tutaj ta ikona. W rozgrywkach dwuosobowych te karty w ogóle nie biorą udziału w grze. Ostatnim etapem przygotowania jest rozdanie każdemu z graczy 3 żetonów akcji, 5 żetonów zaznaczenia, które to kładziemy na karcie systemu, a także 3 żetonów zasobów, 2 żetonów populacji oraz 1 żetonu postępu. Ok, teraz czas na przygotowanie rynku. 3 płytki rynku łączymy dokładnie w ten sposób, umieszczamy na środku stołu, tak by ten rynek był dostępny dla wszystkich graczy. Następnie wszystkie karty wspólne, czyli te, które nie posiadają żadnych kolorowych oznaczeń w narożnikach, sortujemy według ich rodzaju, według ich typów. A typów mamy 6, rozpoznacie je po symbolach oraz po nagłówkach. Mamy karty buntu, te zawsze niechciane karty, one są wszystkie takie same, niczym się nie różnią. Cały taki stos kart buntów umieszczamy w tym oto miejscu. Wskazuje nam na to symbol ognia, symbol całej talii buntu, że ta talia ma się znaleźć właśnie tutaj. Następnie odnajdujemy talię kart sławy. To są te fioletowe, oznaczone takim fioletowym wieńcem laurowym. Odnajdujemy w tej talii kartę króla królów. Ona będzie bardzo istotną kartą, której pobranie, a właściwie odwrócenie będzie zwiastowało nadchodzący koniec gry. Umieszczamy ją właśnie w tym miejscu nad symbolem tego wieńca laurowego. Pozostałe karty sławy dokładnie tasujemy i podobnie jak naszą talię nacji, te karty umieszczamy również w poprzek w ten sposób na karcie króla królów. Jeśli gracie w 3 osoby, to z wierzchu tej talii odłóżcie do pudełka bez podglądania oczywiście jedną wierzchnią talię. Jeśli gracie w 2 osoby,
odłóżcie do pudełka dwie karty. Następnie potasujcie wszystkie karty z żółtymi nagłówkami i z symbolami regionów, a następnie w odpowiednim miejscu, czyli nad symbolem regionów, umieśćcie odpowiednią liczbę kart, w zależności od tego, w ilu graczy gracie. Instrukcja mówi, że jeśli gracie w dwóch graczy, to nad symbolem należy w tym miejscu umieścić 6 kart. Jeśli gracie w trzech graczy, umieśćcie tam 7 kart. Jeśli gracie w komplecie w czterech graczy, umieśćcie tutaj 8 kart z tej talii, jak i z każdej następnej, a pozostałe nieodłożone w tym miejscu karty na razie odłóżcie na bok. One nie trafiają do pudełka, one się jeszcze zaraz przydają. To samo zróbcie z kartami archaicznymi, czyli te karty z zielonym nagłówkiem i z symbolem liścia. Niektóre karty posiadają zarówno symbol liścia, jak i symbol kolumny, natomiast na potrzeby przygotowania rozgrywki wszystkie takie karty traktujcie jako karty archaiczne, karty zielone. Potasujcie je dokładnie. W zależności od liczby graczy, ja tu przyjmuję, że przygotowuję grę dla dwójki, odliczam 6 kart. Te 6 kart umieszczam w zakrytym stosie. Pozostałe odkładam na bok. W ten sam sposób przygotowuję talię cywilizowaną, czyli tą z szarymi nagłówkami i z symbolem kolumny. Jak zauważycie, również wszystkie te karty posiadają symbol imperium. To znaczy, że wprawdzie możemy je pozyskiwać, będąc barbarzyńcami, możemy je dobierać na rękę, czy też dobierać do stosu kart odrzuconych, w cudzysłowie kupować je, natomiast nie możemy ich, będąc jeszcze barbarzyńcami, zagrywać. Stanie się to możliwe dopiero, gdy przekształcimy się w imperium. Również je tasujemy. Również odliczamy 6 kart. Kładziemy w zakrytym stosie. Pozostałe odkładamy. Do tych kart dokładamy całą talię kart hołdu, czyli tych z niebieskimi nagłówkami i symbolem chorągwi. Jak widzicie, nie ma tutaj dla nich miejsca w dolnym rzędzie, takiego indywidualnego miejsca na samą tę talię, dlatego dokładamy ją do tych odłożonych kart regionu archaicznych i cywilizowanych i cały ten stos dokładnie tasujemy. A następnie tak przytasowany stos odkładamy w tym miejscu nad symbolami wszystkich czterech typów kart, co oznacza, że są one tutaj zmieszane. Z każdego z tych czterech stosów odsłaniamy po jednej karcie, którą kładziemy poniżej płytek rynku. Z głównej talii odsłaniamy dwie karty. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli którakolwiek z odsłoniętych kart jest kartą archaiczną, czyli posiada symbol liścia, kartą cywilizowaną, czyli posiada symbol kolumny, lub kartą hołdu, to wówczas pod takimi kartami umieszczamy pod każdą z nich po jednej karcie buntu. Pod kartami regionów karty buntu nie umieszczamy. Ponadto ostatnim etapem przygotowania rynku jest położenie jednego symbolu postępu na każdej karcie rynku, która posiada symbol kolumny, ale wyłącznie symbol kolumny, czyli tych kart stricte cywilizowanych. Kładziemy na niej ten żeton. Nie kładziemy tego żetonu na karcie, która posiada zarówno symbol kolumny, jak i symbol liścia. Ok, setup za nami, możemy zacząć grać. Wybieramy pierwszego gracza. Instrukcja sugeruje, by tym pierwszym graczem została osoba, która ma urodziny bliżej 4 września. Zakładam, że to taki smaczek od twórców i jest to nawiązanie do daty 4 września 476 roku, czyli tej historycznej daty upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, czyli tego dnia, kiedy to właśnie Odoaker, wódz germański, zdetronizował ostatniego cesarza rzymskiego, Romulusa Augustulusa. Skoro już to wszyscy wiemy, to ten fakt umożliwia nam rozpoczęcie rozgrywki. Kartę przesilenia kładziemy między pierwszym a ostatnim graczem.
Pierwszym graczem jest więc ten po lewej stronie karty. Każdy gracz dobiera 5 kart ze swojego stosu kart dobierania. I następnie całą swoją turę, czyli wszystkie ruchy, wykonuje pierwszy gracz, a dopiero później tura przechodzi do drugiego gracza. W swojej turze mamy do wyboru jedną z trzech możliwości. Albo wykonujemy tak zwane aktywacje, czyli w skrócie po prostu zagrywamy karty z ręki, uruchamiamy te, które już zagraliśmy wcześniej, a mogą być ponownie uruchomione. Rozpatrujemy efekty naszych kart, pozyskujemy nowe karty itd., itd. Czyli to takie główne mięso gry, te czynności, czyli aktywacja, prawdopodobnie będzie wykonywana w trakcie rozgrywki najczęściej. To jest jedna możliwość. Drugą możliwością jest przeprowadzenie innowacji. Innowacja w skrócie polega na tym, że rezygnujemy z wykonywania akcji, rezygnujemy z zagrywania kart. Wszystkie, dosłownie co do jednej karty z ręki, odrzucamy na stos kart odrzuconych, ale za to możemy pozyskać, a w zasadzie powinienem powiedzieć podporządkować, jedną kartę z rynku. Jak to zrobić? Do tego zaraz dojdę. I trzecią możliwością jest dokonanie tak zwanego przewrotu. W przypadku przewracania się również nie wykonujemy żadnej akcji, również nie zagrywamy żadnej karty, a przewrót pozwala nam pozbyć się z ręki wszystkich posiadanych aktualnie na ręce kart buntu. I to jest świetna sprawa, ponieważ karty buntu są niechciane, nigdy nie chcemy mieć w talii kart buntu, są one nam zupełnie do niczego niepotrzebne, tylko nam zapychają rękę, więc wykonując przewrót odkładamy je z powrotem do talii kart buntu, na stos kart buntu. Pamiętajmy o tym, że nie odrzucamy ich, tych kart, na swój stos kart odrzuconych, bo one do nas wówczas prędzej czy później wrócą, ale po prostu się ich pozbywamy. Czyli albo wykonujemy aktywację, albo przeprowadzamy innowację, albo dokonujemy przewrotu. I teraz jeszcze bardziej przybliżę każdą z tych możliwości. Aktywacja to nic innego jak zagrywanie kart bądź ich uruchamianie spośród tych, które już leżą na stole w naszym obszarze gry, a mają możliwość, by być ponownie uruchomione, i rozpoznanie efektów opisanych na tych kartach. Aktywacje dzielą się na akcje i na zaznaczenia. To znaczy, że gra rozróżnia pojęcia akcji i zaznaczenia. Dla gry czym innym jest zagranie karty z ręki i rozpoznanie jej efektu, a czym innym jest ponowne uruchomienie efektu karty, która już leży przed nami na stole. Mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie, jeśli chcemy wykonać akcję, to znaczy, że chcemy zagrać kartę z ręki. Wówczas, żeby to zrobić, musimy odłożyć na bok jeden żeton akcji. Nie odrzucamy go całkiem gdzieś tam w siną dal do pudełka, ponieważ on i tak za chwilę do nas wróci. Tylko odkładamy go gdzieś tutaj w zasięgu ręki i zagrywamy kartę z ręki. Na tym etapie gry, kiedy, przypominam, jesteśmy barbarzyńcami, możemy zagrać albo karty oznaczone symbolem barbarzyńców, albo nie posiadające żadnego symbolu. Niektóre karty, oczywiście, aby je zagrać, należy w jakiś sposób opłacić, czyli mają koszt zagrania. W tym momencie na przykład kartę postępu mógłbym zagrać, gdybym zapłacił 3 znaczniki zasobów albo 5 znaczników zasobów. Jeśli mam tyle i jestem w stanie tyle wydać, to mogę taką kartę zagrać. Zagranie karty oznacza, że odrzucam ją na stos kart odrzuconych, no i rozpoznaję jej efekt. Następnie mógłbym zagrać kolejną kartę, jeśli chciałbym zagrać z ręki. Znów odkładam na bok żeton akcji i zagrywam kolejną kartę, rozpoznaję jej efekt, odrzucam ją na stos kart odrzuconych. Jak już widzicie, skoro mam dostępne 3 żetony akcji, to znaczy, że w swojej turze mogę zagrać maksymalnie 3 karty z ręki. Bazowo bowiem każdy gracz ma 3 akcje do wykonania, natomiast są takie karty, których efekty zwiększają nam liczbę dostępnych akcji, ale na start bazowo każdy gracz ma ich 3. Jeśli zagrywamy z ręki kartę oznaczoną takim symbolem nieskończoności, to oznacza, że nie odrzucamy jej po zagraniu na stos kart odrzuconych, a umieszczamy ją przed sobą w swoim obszarze gry i ta karta zostanie na stole na dłużej. Zagranie takiej karty oczywiście również wymaga
odłożenia na bok żetonu akcji. Natomiast co ważne, żeton akcji wydajemy za zagranie karty, czyli żeton jest kosztem jej wyłożenia na stół bądź odrzucenia. Natomiast właśnie w przypadku takich kart z tym symbolem nieskończoności, nie zawsze od razu w momencie jej zagrania rozpoznajemy efekt opisany na karcie. Jeśli na karcie znajduje się termin przesilenie, oznacza to, że karta ta będzie działała dopiero na etapie przesilenia, o tym później, czyli ona nie działa teraz od razu w momencie jej zagrania. I podobnie jest z kartami zawierającymi termin zaznacz. One również lądują w naszym obszarze gry, natomiast nie rozpoznajemy ich efektu od razu. Te karty właśnie mogą zostać dopiero uruchomione. I tutaj pojawia się drugi aspekt aktywacji, czyli zaznaczenie. Po to właśnie mamy te 5 brązowych żetonów z krzyżykami, by wykonywać zaznaczenia. Jeśli wcześniej zagraliśmy już kartę, którą należy zaznaczyć, by aktywować, to w tym momencie właśnie możemy wykonać zaznaczenie, położyć krzyżyk na takiej karcie, aby zaznaczyć, że już ją w tej turze użyliśmy i dopiero wówczas rozpoznajemy efekt tej karty. Taka karta drugi raz w tej turze nie może zostać zaznaczona. No, wydaje się to logiczne. I również jako, że mamy dostępnych bazowo 5 żetonów zaznaczeń, to znaczy, że możemy w swojej turze zaznaczyć, uruchomić 5 różnych kart i wówczas rozpoznać ich efekty. Akcje i zaznaczenia możemy wykonywać w dowolnej kolejności, w dowolnej konfiguracji, co oznacza, że nie musimy najpierw wykorzystać wszystkich akcji, czyli zagrać kart z ręki, a dopiero później wykonywać zaznaczeń. Możemy to robić na przemian. To znaczy, możemy najpierw wykonać zaznaczenie, rozpoznać efekt zaznaczonej karty, następnie możemy zagrać kartę z ręki, czyli wykonać akcję. Jeśli na tej karcie znajduje się termin zaznacz, to możemy w tej samej turze wykonać od razu to zaznaczenie, kładąc tutaj żeton, rozpoznać efekt karty i tak dalej, i tak dalej. Na tym właśnie polega cała umiejętność w tej grze, by umieć zbalansować te wszystkie akcje, umieć je ułożyć w takiej kolejności, tak zagrać, by dały nam jak najwięcej korzyści, by udało nam się nawet stworzyć takie jak najbardziej efektywne combo. I na tym właśnie polega aktywacja, czyli zagrywamy przez wykonywanie akcji, zaznaczamy żetonami zaznaczenia i tak dalej, i tak dalej. Drugą możliwością, na jaką możemy się zdecydować w trakcie swojej tury, jest przeprowadzenie innowacji. Innowacja przebiega dużo szybciej niż aktywacja, ponieważ podczas innowacji rezygnujemy z wykonywania jakichkolwiek akcji, nie możemy wykonywać akcji, nie możemy więc zagrywać kart, nie możemy zaznaczać kart, a jedyne co robimy, to odrzucamy wszystkie karty z ręki, na stos kart odrzuconych i w zamian za to szlachetne poświęcenie możemy dobrać na rękę, a w zasadzie powinienem użyć fachowego pojęcia, podporządkować jedną kartę z rynku. Podporządkowanie oznacza, że bierzemy na rękę kartę z rynku bez tej karty buntu, która znajduje się pod nią. To odróżnia podporządkowanie od zdobycia. Zdobycie nakazuje nam pobranie karty na rękę razem z kartą buntu. I tak właśnie podczas innowacji możemy kartę podporządkować, ale też nie każdą, nie całkiem dowolną, a jedynie karty archaiczne oznaczone listkiem, karty cywilizowane oznaczone kolumną, kartę chwały oznaczoną chorągiewką lub kartę regionu. Oznacza to, że na skutek wykonania akcji innowacji nie możemy niestety pozyskać karty chwały, tej z fioletowej z listkiem laurowym, szkoda. Jak również nie możemy podporządkować karty buntu, ale chyba nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby tego świadomie dokonać. Podporządkować możemy zarówno karty odkryte, wówczas po prostu bierzemy wybraną kartę na rękę, a kartę buntu znajdującą się pod nią odkładamy na stos kart buntów, lub możemy również podporządkować kartę zakrytą,
jeśli żadna z tych odkrytych nam nie pasuje, no to wybieramy odpowiedni stos i dociągamy jedną kartę z wierzchu tego stosu. Wówczas oczywiście nie bierzemy karty buntu na rękę, no bo siłą rzeczy jej tam nie ma. Jeśli chcemy podporządkować sobie kartę hołdu, czyli tą z chorągiewką, no to procedura jest właśnie trochę inna, ponieważ te karty nie są odsłonięte na rynku, nie są dostępne do kupienia. Wówczas po prostu po kolei odsłaniamy wierzchnie karty z wierzchu talii głównej, tak długo aż trafimy na kartę hołdu i taką właśnie kartę dobieramy na rękę. No właśnie, na rękę. Nie odrzucamy jej na stos kart odrzuconych, tylko dobieramy na rękę, chociaż będziemy mogli ją zaraz odrzucić w fazie porządków, ale o tym za chwilę. Innowacja jest więc jednym ze sposobów na szybkie przewijanie naszej talii, szybkie pozbycie się kart bez ich zagrywania przy jednoczesnym pozyskiwaniu nowych kart na rękę. Ok, i ostatnim działaniem, jakie możemy podjąć w swojej turze, jest dokonanie przewrotu. Przewrót polega na tym, że również rezygnujemy z wszystkich akcji w swojej turze, nie wykonujemy żadnych akcji, nie zagrywamy żadnych kart. Jedyne, co możemy zrobić, to odrzucić, a w zasadzie zwrócić wszystkie karty buntu z ręki do wspólnego stosu kart buntu. Akcja ta jest o tyle ważna, że po pierwsze pozbywamy się z ręki niechcianych kart buntu, które, jak już mówiłem, nic nam nie dają, a tylko zapychają rękę, nie są przez nas pożądane. A po drugie, że tak powiem, kontrolujemy stan wyczerpania stosu kart buntu, ponieważ jeśli w którymkolwiek momencie gry ten stos kart buntu się wyczerpie, to znaczy któryś z graczy pobierze ostatnią kartę buntu lub zostanie ona dołożona pod jakąś kartę na rynku, pod kartę, która zostanie odkryta, no to natychmiast następuje koniec gry. Natychmiast. Nawet ten aktywny gracz nie może dokończyć swojej tury, swojej wykonywanej właśnie akcji. Ucina się turę natychmiast i wówczas gra się kończy, a grę wygrywa gracz, który ma w swojej talii najmniej kart buntu, czyli nie liczy się liczba punktów, nie liczy się liczba pozyskanych kart, zagranych kart, stopień zaawansowania cywilizacji, nie liczy się to, czy jesteśmy barbarzyńcami czy imperium, liczy się wówczas tylko i wyłącznie bunt. No czyli podsumowując, robimy albo aktywację, albo innowację, albo bunt. I jeśli już to wszystko wykonaliśmy, czyli albo wykonaliśmy przewrót i pozbyliśmy się kart buntu, albo wykonaliśmy innowację i odrzuciliśmy wszystkie karty z ręki i dobraliśmy sobie za to nową kartę, albo wykonaliśmy już akcję, zagraliśmy odpowiednią liczbę kart, wykonaliśmy zaznaczenia, tyle ile ich chcieliśmy. Nie musimy oczywiście wykonywać wszystkich. I stwierdzamy, że to nam wystarczy, kończymy już swoją turę, to skoro już się tutaj nawydarzało, skoro trochę tutaj nabałaganiliśmy, to musimy przejść przez procedurę porządków. Porządki zwieńczają naszą turę, kończą naszą turę, ale są też bardzo ważnym momentem, ponieważ co się wówczas dzieje? Bierzemy jeden żeton postępu i umieszczamy go na jednej, dowolnej, wybranej przez nas karcie na rynku. Ona się w tym momencie staje bardziej atrakcyjna. Jeżeli którykolwiek gracz taką kartę w swojej turze pozyska, to pobiera wszystkie oczywiście zgromadzone na niej do tej pory żetony. Następnie sprzątamy kartony, czyli usuwamy wszelkie żetony akcji i zaznaczenia z naszych kart. To znaczy żetonów akcji na naszych kartach nie będzie, po prostu przywracamy je na naszą kartę systemu. Sprzątamy natomiast wszystkie żetony zaznaczenia, które umieściliśmy na swoich kartach posiadających funkcję zaznaczania. Teraz możemy, ale nie musimy, odrzucić z ręki dowolną liczbę kart, jeśli jeszcze nam w ręce jakieś zostały, a stwierdzamy, że i ani nie wykorzystaliśmy ich w tej turze, ani raczej nie wykorzystamy ich w następnej, to takie tyle karty możemy po prostu teraz bezkarnie na ręce odrzucić na stos kart, 5 kart odrzuconych. To znaczy zawsze dobieramy do 5. Koniec chyba, że dobieramy ze swojej limit. Zwiększa kart dobierania, to wówczas dobieramy do limitu tego większego, natomiast bazowo zawsze dobieramy do 5 kart. I jeśli nie mamy żadnej karty, tak jak ja w tym wypadku, dobieramy na rękę 5 kart. Raz, 3. No właśnie. I bardzo często będzie zdarzała się taka sytuacja, że powinniśmy dobrać jeszcze jakąś kartę,
W tym wypadku mi brakuje dwóch. A nasz stos kart dobierania jest już pusty. I co się wówczas dzieje? Jeśli powinniśmy dobrać jakąś kartę stali, a tej karty tutaj nie ma, nie tylko w fazie porządków, nie tylko na tym etapie gry, ale w dowolnym etapie naszej tury także. Jeśli jakaś zagrana karta nakazuje nam dociągnąć kartę z naszej talii w trakcie wykonywania akcji, a tutaj nie ma kart, to również dzieje się to, co zaraz powiem. Ale najczęściej będzie się to chyba działo właśnie w fazie porządków, ponieważ wtedy zazwyczaj odrzucamy karty i dociągamy ich więcej niż zazwyczaj. Jeśli tak się stanie, że talia nam opustoszeje, wówczas dobieramy wierzchnią kartę stali nacji, czyli pozyskujemy nową kartę i odkładamy ją na stos kart odrzuconych. To taki symbol tego, że w miarę upływu czasu, upływu lat, nasza cywilizacja się trochę rozwinęła. Następnie wszystkie te odrzucone karty dokładnie tasujemy, dokładnie i umiejętnie tasujemy, jak w dobrym, jak na dobrego deckbuildera przystało, tworzymy z tego stosu nowy stos dobierania i uzupełniamy rękę o brakującą liczbę kart. W moim przypadku dociągam jeszcze dwie karty. Oczywiście może już wśród nich być ta karta nacji, którą właśnie przed chwilą zdobyłem. Kartę nacji można pozyskać tylko raz na rundę, a więc aby pamiętać o tym, że już taką kartę zdobyliśmy w tej rundzie, na wierzchu tego stosu umieszczamy żeton zaznaczenia. Jeśli z jakiejś przyczyny nie mielibyśmy tutaj już żadnego z żetonu zaznaczenia, bo na przykład to wyczerpanie talii nastąpiłoby w trakcie naszego ruchu, w którym zaznaczyliśmy już 5 kart, to nie moglibyśmy pozyskać karty nacji, ponieważ nie mielibyśmy czym zaznaczyć tego stosu. Tak samo jeśli w trakcie mojej następnej tury dobiorę tyle kart, że wyczerpie się cały ten stos dobierania w jakiś sposób, to również nie mogę pozyskać nowej karty nacji, ponieważ już ją pozyskałem teraz i ponieważ znajduje się na wierzchu tego stosu żeton zaznaczenia, który przypomina mi o tym, że kolejnej karty już nie zdobędziesz. Aż do fazy czyszczenia, następującej po fazie wykonywania akcji, wtedy znowu z wierzchu tego stosu sprzątnę kartonik i dopiero wtedy znowu będę mógł pozyskać nową kartę nacji. Domyślacie się już więc, że w miarę przebiegu gry dostępnych kart w tym zakrytym stosie będzie ubywało, ponieważ będziemy je cały czas pozyskiwać do swojej talii, która będzie się rozwijała i rozrastała. I nadejdzie taki moment, że zostanie już wyłącznie ta odsłonięta karta przełomu. Karta przełomu może zostać pozyskana tak samo jak wszystkie karty nacji, które ją przysłaniały. Czyli to będzie ostatnia karta, którą zdobędziemy przy wyczerpaniu się talii dobierania. Ale w momencie jej pozyskania następuje ważny historyczny moment. Gdy tylko dobierzemy tę kartę i wyląduje ona na stosie kart odrzuconych, odwracamy kartę systemu na drugą stronę i wówczas od tej pory stajemy się Imperium. Wprawdzie jeszcze nie takim potężnym, jeszcze w dalszym ciągu rozwijającym się, no ale jednak Imperium. Wyjątkiem są Wikingowie. Jeśli gramy Wikingami, w chwili pozyskania karty przełomu nie odwracamy karty systemu na drugą stronę. Wikingowie nie stają się Imperium. Wiemy przecież z historii, że oni nie byli nigdy Imperium. Ragnar to nie wszystko. Dobranie przez nich karty przełomu uruchamia procedurę zakończenia gry, ale do tego wrócę jeszcze później. Przemiana w Imperium niesie ze sobą dwie poważne konsekwencje. O pierwszej wspominałem, to znaczy od tego momentu nie możemy już zagrywać z ręki kart z symbolem barbarzyńców. Natomiast jeśli mielibyśmy takie karty na stole zawierające termin zaznacz, to takie karty możemy normalnie w dalszym ciągu zaznaczać i w ten sposób aktywować. Możemy również w dalszym ciągu takie karty pozyskiwać z rynku, jeśli z jakiegoś powodu uznamy to za celowe. Po drugie, jako że stos kart nacji jest już pusty, ponieważ wszystkie wchłonęliśmy, to od tej pory, gdy nasz stos kart dobierania się wyczerpie,
zamiast dobrać kartę nacji, możemy pozyskać karty rozwoju. Po to one są, po to są one. Cały czas tutaj na nas czekały, cały czas czekały na ten właściwy moment i od tej pory zamiast za darmo pobierać kartę nacji, możemy kupić, powinienem powiedzieć, kartę rozwoju, ponieważ pozyskanie takiej karty każdorazowo wiąże się z obowiązkiem uiszczenia kosztu i ten koszt zawsze jest wskazany w tej białej ramce. Jak widzicie, po to właśnie głównie, znaczy może nie głównie, ale między innymi po to zbieramy te wszystkie żetony, te zasoby, te żetony populacji i tak dalej, żeby móc je wydawać na te świetne karty rozwoju, które dają nam naprawdę dużego kopa, mają bardzo fajne możliwości, bardzo fajne efekty wywołują, więc warto te karty pozyskiwać. No, taki jest oczywiście między innymi cel tej gry. I tak jak już wspominałem wcześniej, to nie jest tak, że musimy dobrać tę kartę z wierzchu, która akurat znajduje się u góry. Nie, po prostu w tym momencie możemy sobie przeglądnąć wszystkie te karty rozwoju i dobrać, pozyskać tę, która nam aktualnie w danym momencie naszym zdaniem pasuje najbardziej. Opłacamy jej koszt, odkładamy do stosu kart odrzuconych. Tak jak wcześniej, tasujemy talię, tworzymy nowy stos i tak jak również ze stosem z talią nacji, kładziemy na wierzchu tej talii rozwoju znacznik zaznaczenia, który przypomina nam o tym, że w naszej turze kartę rozwoju już dobraliśmy. I jeśli sytuacja się powtórzy w trakcie naszej kolejnej rundy, to niestety z tego przywileju skorzystać już nie będziemy mogli. Aż do czasu kolejnej fazy sprzątania, kiedy to ten znacznik stąd zniknie. Gdy gracz rozegra już całą swoją turę, czyli dokona wszystkich dostępnych aktywacji, przeprowadzi innowacje lub dokona przewrotu, przejdzie przez fazę sprzątania, tura przechodzi do kolejnego gracza, który robi to samo, ma do dyspozycji te same możliwości, te same decyzje itd., itd. I gdy już wszyscy gracze rozegrają swoje tury, i kolejka ponownie powinna przejść na pierwszego gracza, czyli minie ona kartę przesilenia. Następuje właśnie przesilenie. Ta karta o tym przypomina, że po ostatnim graczu, przed rozpoczęciem kolejnej rundy, następuje przesilenie i wówczas rozpatrujemy efekty na kartach oznaczonych właśnie terminem przesilenie. Ja tutaj mam aktualnie w swoim obszarze gry dwie takie karty z tym terminem. A nie, ta nie jest akurat kartą przesilenia, ta jest kartą przesilenia. I wówczas w tym momencie rozpatrujemy efekt takiej karty, tak jakbyśmy ją zagrywali, tak jakby to była akcja, ale to nie jest akcja. Nie możemy tego efektu rozpatrzeć w momencie wykonywania akcji, w momencie wykładania tej karty. Ta karta zostaje z nami, jako że ma symbol nieskończoności, oznacza, że jest kartą pozostającą na stole i właśnie w tym momencie wszyscy gracze równolegle, jednocześnie rozpatrują efekt swoich kart przesileń umieszczonych w swoim obszarze gry. I tak wszyscy sobie gramy w kółko, tura po turze, gracz po graczu, nieokreśloną liczbę rund, aż nastąpi pewien moment w grze, który zwiastuje właśnie zakończenie gry. Przy czym zakończenie to może nastąpić w dwojaki sposób. Albo gra może się zakończyć punktacją, czyli nastąpi jakaś okoliczność wywołująca punktację, albo gra zakończy się bardziej, być może spektakularnie, bowiem upadkiem jednej lub kilku cywilizacji. Punktacja natomiast zostaje wywołana w momencie, kiedy w talii głównej, tej talii na rynku, wyczerpią się wszystkie karty, czyli stos dobierania tych głównych kart z rynku wyczerpie się. Ponadto, jeżeli którykolwiek z graczy pozyskał właśnie ostatnią kartę rozwoju, czyli została mu ta jedna i w tym momencie, w tej rundzie właśnie wyczerpał swój stos kart dobierania, dzięki czemu pozyskał, kupił ostatnią swoją kartę rozwoju, odłożył ją na stos kart odrzuconych, ten moment również wywołuje punktację, wywołuje etap zakończenia gry. Trzecią taką
trzecim takim momentem jest sytuacja, kiedy karta Król Królów, również umieszczona na rynku na spodzie talii sławy, kiedy ta karta zostanie odwrócona, a zostanie odwrócona, jak sam efekt jej mówi, wówczas, gdy któryś z graczy mają wziąć na rękę. Czyli któryś efekt innej karty pozwoliłby graczowi dobrać kartę sławy, a tych kart już tutaj nie ma, to wówczas zamiast dobrać kartę sławy z tego stosu, którego już nie ma, odwraca tę kartę i ta czynność wywołuje również etap zakończenia gry. To są takie trzy główne momenty, czyli wyczerpanie się talii głównej, wyczerpanie talii rozwoju jednego z graczy i odwrócenie karty Króla Królów. Jak również, jeśli gramy wikingami, gdy gracz grający wikingami pozyska kartę przełomu, tą leżącą na spodzie jego talii nacji, pozyska Haralda III Srogiego, dobierze go, a następnie, jak też jest to na karcie opisane, karta ta trafi na stos kart odrzuconych, wówczas również rozpoczyna się etap zakończenia gry. Etap zakończenia gry oznacza, że runda, która trwa, dobiega końca, czyli wszyscy gracze mają jeszcze szansę rozegrać swoją turę w tej rundzie, aż do ostatniego gracza. Następnie każdy gracz rozgrywa jeszcze jedną turę, czyli rozgrywamy całą pełną rundę i dopiero wówczas, gdy już każdy uprzedzony o zbliżającym się końcu rozegra swoją ostatnią rundę, wówczas następuje punktacja. Bardzo ważna uwaga. Jeśli w trakcie zagrywania kart umieszczaliśmy jakieś karty pod innymi swoimi kartami, a będzie się to działo bardzo często, szczególnie gdy będziemy rozpatrywać taki efekt jak garnizon, bo pojęcie garnizon oznacza, że możemy pod dowolną swoją kartą umieścić jedną kartę z ręki. To oznacza, że karta ta znajduje się w garnizonie. Jak również niektóre karty będą nam pozwalały przenieść inne karty do historii, czyli włożyć taką kartę pod naszą kartę potęgi. To znaczy, że karta ta została przeniesiona do historii. Z wszystkimi tymi pojęciami zapoznacie się w instrukcji. Nie będę ich tutaj dokładnie opisywał, bo one są bardzo dobrze wyjaśnione w instrukcji. Natomiast wracam do tego, o czym zacząłem mówić. Jeśli posiadacie jakiekolwiek karty właśnie umieszczone pod innymi kartami, to nie róbcie tego błędu, który ja zrobiłem przy pierwszej rozgrywce i nie wyciągajcie tych kart. Nie sortujcie ich, nie zbierajcie ich po to, by łatwiej teoretycznie było nam policzyć punkty, tylko zostawcie je wszystkie na swoich miejscach, a to dlatego, że wprawdzie wiele kart ma nadrukowane punkty w prawym dolnym rogu, dokładną liczbę tych punktów, niezależnie od okoliczności, one zawsze wynoszą tyle, ile zostało nadrukowane. Natomiast jest całkiem spora pula kart, która uzależnia uzyskaną liczbę punktów od tego, gdzie ta karta się znajduje. Dla przykładu, taka osada daje nam 2 punkty zwycięstwa, jeśli ta karta w momencie punktowania znajdowałaby się w historii, czyli pod kartą potęgi. Jeśli byśmy pozbierali wszystkie te karty, że tak powiem, do kupy, zmieszali, no to trudno nam będzie dojść do tego później i ocenić, czy ta karta znajdowała się w historii, czy nie. A tak, jeśli pozostawimy ją na swoim miejscu, to od razu widzimy, że dzięki tej karcie zdobywamy 2 punkty. Zliczamy więc wszystkie punkty z wszystkich naszych kart, znajdujących się zarówno w naszym obszarze gry, czyli tych zagranych, tych w historii, tych w garnizonach, tych w talii dobierania, tych na stosie kart odrzuconych, wszystkie punkty sumujemy, zliczamy. Do tego doliczamy punkty za żetony postępu. Każdy taki żeton warty jest 1 punkt. Uwzględniamy oczywiście również ujemne punkty, jeśli posiadamy w dalszym ciągu swojej talii karty buntu. Każda taka karta jest warta minus 2 punkty. Odejmujemy sobie 2 punkty za każdą taką kartę. Warto być może zaopatrzyć się w kartkę i długopis. Poważnie, to trochę pomaga w liczeniu, bo można się tutaj pogubić, więc trzeba do tego podejść bardzo ostrożnie, w sposób zorganizowany. Sumujemy te wszystkie punkty, no i nie jest to niczym
Dziwnym nie jest to wielkim odkryciem, jeśli powiem, że zwycięża gracz z największą liczbą punktów. Natomiast, jak już wspominałem wcześniej, jeśli w którymkolwiek momencie, etapie gry wyczerpie się stos kart buntu, ten na rynku, nie, że wyczerpią się nasze karty buntu w ręce, czy w stosie kart odrzuconych, czy talii dobierania, or whatever, tylko wyczerpie się ten stos kart buntu, zostanie dobrana ostatnia karta buntu, następuje natychmiast koniec gry, następuje wywołany upadek, nie liczymy żadnych punktów, to już mówiłem, nic nie liczymy, nic nas nie interesuje, co jest w historii, co jest w garnizonach, cały nasz dobytek nie ma kompletnie żadnego znaczenia, wówczas wyłącznie przeglądamy całą naszą talię, wszystkie nasze karty przeglądamy i wygrywa ten gracz, który ma w swojej talii, który zdobył w trakcie gry mniej kart buntu, jego cywilizacja mniej się buntowała, więc ten gracz wygrywa grę. I to już moim zdaniem wszystko, co potrzebujecie wiedzieć, aby zrozumieć, o co chodzi w Imperium i zacząć grać. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania co do zasad, to piszcie śmiało w komentarzach pod tym filmem. Na pewno odpowiem na każde z nich. Wkrótce planuję nagrać również gameplaya, przebieg pełnej dwuosobowej rozgrywki. Jak tylko uda mi się to zrealizować i zmontować, to oczywiście od razu wrzucam na kanał. Planuję również wrzucić na kanał w późniejszym terminie swoją recenzję gry Imperium, natomiast aby to zrobić i rzetelnie się do tego przygotować, potrzebuję rozegrać trochę więcej partii, ponieważ cywilizacji tych nacji w pudełku mamy aż 8. Dobrze by było zapoznać się z nimi wszystkimi, bo każda z nich, zakładam, daje nieco inne wrażenia z rozgrywki, nieco inaczej się ją prowadzi, więc chciałbym spróbować każdej z nich. Ale obiecuję, że ta recenzja się pojawi. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ta wideoinstrukcja będzie dla Was przydatna, że jednak ułatwi Wam przyswojenie zasad, zachęci Was być może do zapoznania się bliższego z grą Imperium. Bardzo dziękuję za to, że wytrwaliście do końca. Jeśli macie jakiekolwiek uwagi, pytania, niekoniecznie związane z Imperium, ale po prostu na przykład z samym tym filmem albo z kanałem, zachęcam do komentowania. Przypominam również o zbliżającym się wielkimi krokami konkursie, który zapowiedziałem w poprzednim filmie. Konkursie dla subskrybentów, w którym do wygrania będzie gra. Zachęcam więc w tym momencie do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki temu nie przegapicie okazji na wygranie fajnej, mam nadzieję, gry. A tymczasem to już wszystko z mojej strony. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za uwagę. I mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!